No, błękitny baranek tu mamy. Proszę bardzo, jest baranek. A tu, proszę Państwa, mamy budynek Rzecznika Praw Obywatelskich i Ochrony Środowiska. Tu z kolei, proszę Państwa, jest tu kamera, ale nie wiemy, jak tą ulicę nazywamy, bo nie ma nazwy ulicy. Tutaj mamy budynki stare, które są do rozbiórki. Przepraszam Panią. No widać, jak to będzie wyglądało kiedyś, bo tutaj jest taki obraz namalowany. A tam jest most zwodzony. Idziemy dalej w kierunku Motławy. Tu mamy hotel Amber One. Amber One. O, teraz wiem, czy jest hotel Amber One, bo nie wiedziałem. On tu jest, się mieści teraz. Amber One taki, o. One, numer jeden hotel w Gdańsku. Amber. Wiadomo, był Amber Gold, teraz jest Amber One. A był Amber Old. Gold, kurwa. Strefa dla palących, smoking. Smoking, tu można robić smoking. Czyli palić i smoking. O, taksówka nowa. City Park. Mega Management spółka, że number one po prostu. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych też. Taki się mieści. Idziemy dalej. Strefa dla palących. Smoking Zoom. O, taksówki przyjeżdżą. A tu jest z tyłu osiedle. Mieszkaniowe. O, ładnie wygląda, bo nowo wybudowane. Wszystko jest tu w okolicy dawnego rynku, bo tu był rynek tam za tymi budynkami. Tutaj mamy Łone Harmony. Harmony, Łone Harmony. Nie wiem, co to jest, ale takie harmonie mają. A tu jest Dekpol. Aha, firma, co oferuje mieszkania. A pewnie to jest biuro zarządu. Pewnie to jest tutaj, no to osiedle tym zarządza pewnie, ten Dekpol. Dekpol. Jak widać, mamy Dekpol. Idziemy dalej. No tu widać wieżowce po drugiej stronie Motławy, to jest ulica Szuwary. One stoją sobie. A tu już jest rzeka Motława. O, Motława ma kilka rozgałęzień, dopływów. Dopływów. Ja mam mówione auto. O, tu jest garaż podziemny, jak widać. No bo ja mam w środę, ale w czwartek sobie, ja mam zdać mieszkanie. Tu mamy, jak widzimy już tutaj, Motławę. Trochę glonów zielonych. O, tutaj zbudowali nowy ten, bo to kiedyś był klub kajakowy, już go nie ma. O, tam hołs, bo tutaj będzie pływać, się tam można spać, to jest takie właśnie pływające obiekty do spania, mieszkania. Takie coś mamy, tutaj mamy właśnie, widzę tutaj nowy budynek, jakiś też pobudowali po drugiej stronie. Tej Motławy, ja już nie wiem, ja tu kiedyś wychowałem się na tej dzielnicy, to była szkoła podstawowa numer 65 i ja tam chodziłem, o tu właśnie ten budynek, z tyłu jest łaźnia miejska, no tam chodziłem do parowej łaźni też, kiedyś była czynna, teraz już tam jest jakiś obiekt kultury miasta, to piękne te pobudowali nad Motławą nowe budynki, wszystko jest nowe, o może parę lat ma już, nie? Ale generalnie tu nawet lilie wodne rosną na Motławie, proszę bardzo. To są lilie wodne. Są lilie wodne, są pod ochroną. No tam jest przystań. Można by kajakami dopływać. Tutaj też jest drewniana, dawna, stara przystań, bo tu był kiedyś taki domek, baraczek stał. Ale już go nie ma. No tutaj więcej tych nowych tych pobudowali, dostępna, można sobie usiąść, pooglądać Motławę i linie wodne też, jak widać.
Idziemy dalej. No tu jest właśnie ten obiekt do mieszkania. Można mieszkać. Potrzeba. Tam nawet jest kanalizacja podłączona. Widać, rura jest. Tam media są. Prąd, światło, gaz też pewnie. I jakoś to sobie tam ludzie żyją na takich okrętach, pływających jednostkach płaskodennych. A można sobie przeholować się w inne miejsce, jak się tu nie podoba. Idzie, idzie. A tu już panków napisali. No niestety. Zrobili. A już to za tego. No bo tu remontują te całe podejście, a tam drugie robią. Widać tam jakiś jest koparek. No tutaj mamy chaszcze. Jak wiadomo, chaszcze też muszą być. No wiadomo, jak to jest. To w Gdańsku nad Motławą jest. Tam jest ulica Toruńska i most nad Motławą. A tu kiedyś były, tu jest koniec, szkoła jest, a tu kiedyś były RSW Prasa. Książka Ruch Hurtownia była. Ja tu kiedyś nawet kupowałem od nich towary, bo miałem firmę własną. Też taką hurtownię własną miałem. Sprzedawałem tabletki w głowie. Wracamy z powrotem. Spartan, Tant, Sen, Student, Student. Implanty, chirurgia. O, tutaj ładne balkony są. Każdy coś tam ma, jakiś stolik. Kawę można pić. Kawę można wypić. O, tutaj korą podsypali, drzewa świeżo posadzone. A może 4 lata mają już. Nie wiem jeszcze ile. Ale jak budowali osiedle, to o, zadbali o zieleń. Jaglana Off. Przejść Off, Jaglana ulica. Nazywa ta ulica. Tam pani balkon czyści. Trzeba mieć czysty balkon. No, ładne tutaj osiedle. Takie nad Motławą blisko. Można pospacerować. Taksi jeździ. Student, student. Ja myślałem, że to student, ale student. Idziemy dalej. Tutaj usługi. Mamy manikur, pedikur, kosmetologia, szewant, beauty studio, beauty. No i tutaj ładnie, fajnie. Cieniu brama szeroka, można wjechać na ulicę Jaglaną. O, i nawet restauracje mają, daleko nie muszą chodzić. No. Chociaż każdy tam u góry stolik ma. Mogą donieść, sobie u góry zjeść. No widzę takie same tam, te stoliki są, to chyba już firma dała. Balkon ze stolikiem, jak sprzedawali ten dom. To są takie same stoliki, takie same, wszędzie są takie same. Czyli to zostało razem z balkonem. Dostali lokatorzy takie coś. Było tak samo. No, uniformizacja, tak zwana. Zebes, breakfast, welcome, do bufetu zapraszamy. Tutaj jest restauracja, zajrzymy do środka. O, tam coś szykują, kuchnia tam pracuje już. No pewnie o 12 będzie można już wejść. I gdzieś front entrance, tu wejść się od przodu budynku. A tutaj jest menu. Menu tutaj jest też, zupy, sałatki. Ziemniaki, no wszystko jest 52 zł z raz wołowy na przykład. O, tu mamy klima. Klima jest LG. Doniczki też są betonowe. Świat betonowy teraz jest niestety. No i wracamy do punktu wyjścia. Idziemy dalej. To jest taki nielegalny parking jest.
No także pozdrawiamy ze starego miasta, znaczy z nowego miasta Gdańsk, bo widać, że to wszystko na nowo zabudowane zostało. Pozdrawiam redaktor Sławomir Ziemiński, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję bardzo.